zgromadzeni na wspólnej modlitwie za naszą ojczyznę. Ten dzień można z całą pewnością powiedzieć także, to dzień patriotyzmu, wrażliwości i wdzięczności Bogu za Jego nieustanną opiekę. Wdzięczności także Maryi za jej królowanie w naszej ojczyźnie. Przed ołtarzami schylamy pokornie nasze czoła w modlitewnej zadumie, niosąc uwielbiające westchnienia dla tej, którą przyzywamy dziś w jej święto, Królowej Polski. Towarzyszy nam historyczna wizja naszych dziejów, wyjątkowych królewskich wydarzeń z lwowskiej katedry, bohaterskiej obrony Jasnej Góry, proroczego porywu mądrości, przodków uchwalających konstytucję. Do czego nas wzywa dzisiaj ona, królowa, matka, opiekunka i orędowniczka polskiego narodu? Z przeszłości dociera do nas ostrzegający głos przywódcy narodu w czasie szczególnego zmagania się o wolność, wiarę. Król Jan Kazimierz, klęczący w pokorze przed obrazem Matki Bożej łaskawej, dobrze zrozumiał przyczynę ówczesnego, tragicznych wydarzeń, gdy wzywał: skoro zaś widzę, że za jęki i ucisk mieci spadły z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego sędziego, plagi powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam i ślubuję, że będę używał wszelkich środków, aby lud Królestwa Mojego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Mądry król znalazł receptę na uzdrowienie chorego ducha narodu. Była nim większa wrażliwość na los innych. Każda bowiem niesprawiedliwość w konsekwencji niesie ze sobą zagładę, niewolę, unicestwienie. W podobnym duchu pragnęli ratować przyszłość narodu twórcy Konstytucji 3 maja, którzy w obliczu zbliżającej się tragedii i rozbiorów potrafili być wrażliwi na te wartości, które do dzisiaj są drogowskazami dla wielu pokoleń. Moi drodzy, do tej troski nad wartością wrażliwości każdego z nas wzywa dzisiaj Maryja, niewiasta, którą troskliwy Bóg chroni w apokaliptycznej wizji, gdy przychodzi czas próby. Maryja nie opuści swego Syna. Nie opuści swego umiłowanego ucznia, zrozpaczonej Marii Magdaleny. Taki jest bowiem głęboki sens zatroskania o los innych. Nie zostawia się ich, nie opuszcza w potrzebie chwili próby działającego zła. Zatem, siostry i bracia, stojąc przed Matką, Królową naszą, naszej Ojczyzny, składając na ołtarzu w czasie tej Eucharystii wdzięczną modlitwę, jednocześnie złóżmy dar wrażliwości, troski o los rodaków, nas wszystkich. Ta wartość potrzebna jest dziś, gdy rozszerza się dezercja ducha wśród Polaków, gdy wątpliwa współczesna moralność przypomina czasy liberum veto, gdy pogłębia się tchórzliwa ucieczka od zasad płynących spod krzyża. Głos przestrogi płynący z historii, mocne przesłanie rozważonego w liturgii Słowa Bożego i niezwykła matczyna wrażliwość Maryi, Królowej Polski. Oto wymowne przesłanie dzisiejszego święta. Im bowiem dalej od źródła ludzkiego szczęścia, im dalej od krzyża, od Boga, od Maryi, tym więcej zamieszania, bólu, cierpienia, zniewolenia,
od którego trudniej się oderwać i wyzwolić. Zatem, moi drodzy, dzisiaj szczególnie to uroczyste wznieśmy wspólne wołanie do naszej Matki Królowej. Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością. Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie. Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa, Boga, Rodzico, Dziewico. Wszystkim pomordowanym, poległym w imię obrony naszego kraju.